celu wyizolowania DNA z materiału roślinnego musimy wykonać następujące czynności. Przede wszystkim potrzebujemy odpowiedni materiał roślinny. Jednym z lepszych warzyw, które do tego celu będą się nadawały, jest po prostu brokuł. Inne warzywa, którymi można go zastąpić, to mrożony groszek, szpinak świeży lub mrożony, albo truskawki. W pierwszej kolejności musimy nasz materiał roślinny, w tym przypadku brokuł, rozdrobnić. Nie musi to być jakieś wielkie rozdrobnienie. Na początku zaczynamy od porozrywania tych główek. Można to robić również nożem. Ważne, żeby te twarde części, z których bardzo trudno będzie cokolwiek wyizolować, zostały oddzielone. Najlepiej, jeśli dalsze rozdrabnianie będzie przeprowadzane w blenderze, wtedy uzyskamy odpowiedni stopień rozdrobnienia. Ale jeśli nie dysponujemy blenderem, można oczywiście użyć po prostu noża i drobno te główki kwiatowe posiekać. Ja akurat blender mam, więc użyję właśnie jego. Kiedy mamy już lekko rozdrobnionego brokuła, zalewamy go odrobiną wody. Co to znaczy odrobiną? Powiedzmy tak, żeby ten materiał był w miarę wodą zakryty. Gdzie prawdopodobnie kilkanaście, maksymalnie 100 ml. O, mniej więcej. Mniej więcej do tego poziomu. Może to być oczywiście zwykła woda z kranu, jej temperatura nie ma żadnego znaczenia. Przystępujemy do rozdrabniania. Nieco zamieszam, żeby rozdrobnić również te części, które zostały na dole. No, bo głównie nam się pocięło to, co było na górze. I kontynuuję rozdrabnianie. Który moment takiego rozdrabniania uznać za satysfakcjonujący? Materiał musi być trochę rozdrobniony, bo ściany komórkowe muszą zostać pocięte. Natomiast jeśli rozdrobnimy go za mocno, potniemy na kawałeczki mniejsze niż milimetr, możemy uszkodzić również DNA, więc gdzieś musimy zatrzymać się, musimy wybrać złoty środek. Powiedzmy lekkie posiekanie, to chyba będzie dobre określenie. Do w ten sposób przygotowanego płynu z posiekanym brokułem dodajemy sól. Powiedzmy płaską łyżeczkę zwykłej soli kuchennej. Dodajemy i mieszamy. Sól dodajemy po to, aby nastąpił tak zwany proces wysalania białek. Polega on na tym, że w tym momencie białka, które są w komórkach roślinnych, są związane z wodą. Nam zależy, żeby te białka upadły jak najbardziej na dno, stały się ciężkie, a woda z DNA przemieściła się ku górze. W tym celu dodajemy soli. Ona będzie atraktantem dla wody i zostawi białka, które chcemy, żeby opadły na dno w spokoju, one staną się ciężkie, opadną. Tak przygotowany płyn musimy teraz przesączyć. Bierzemy jakieś mniejsze naczynie, dowolno, pojemności przynajmniej około 100 ml. Można do tego użyć lejka, jest to wtedy wygodniejsze, ale nie jest to konieczne. Lejek oczywiście może być dowolny, nawet zwykły, kuchenny. Przez co będziemy filtrować, czyli przesączać? Najwygodniejszy w użyciu będzie filtr do kawy, gdyż jest on w miarę mocny. Lejek pewnie musi się opierać o naczynie, do którego będziemy przesączać, i przelewamy nasz płyn. Zależy nam, żeby w przesączu znalazł się jedynie płyn z rozpuszczonym DNA. Wszystko inne, co pocięliśmy, ściany komórkowe, wszelkie organella komórkowe, to mamy nadzieję, że zostaje nam z tą gęstą częścią. Nam zależy tylko na tym rzadkim płynie, w którym mamy nadzieję jest rozpuszczone DNA. Chwileczkę ten proceder trwa. Nie musimy przesączać całości. Jeśli widzimy, że naczynie jest napełnione mniej więcej w połowie, ma około 50 ml tego przesączu, to właściwie możemy już zakończyć. Jeśli sączenie się zatamowało, można troszeczkę pomóc łyżeczką, pomieszać tą zawartość. No może dla bezpieczeństwa dosłownie jeszcze odrobinkę dolejmy. I ostatnie wyciśnięcie.
Ważne jest, żeby to, przez co filtrujemy, nie pękło. Jeśli zdarzyłoby się jednak, że filtr albo ręcznik nam pęknie, to wtedy musimy to przesączanie, filtrowanie wykonać jeszcze raz, tak żeby się pozbyć tych wszystkich stałych elementów, fragmentów roślin z płynu. Mamy nadzieję, że pozbyliśmy się już ściany komórkowej, że pozbyliśmy się białek, różnych organelli komórkowych. Niemniej nie mamy pewności, czy pozbyliśmy się w tym momencie błony otaczającej jądro, w którym ukryta jest DNA. Błona ta zbudowana jest głównie z tłuszczy, więc żeby się jej pozbyć, wystarczy użyć najzwyklejszego detergentu, najlepiej płynu do mycia naczyń. Wystarczy bardzo niewielka ilość. Wcześniej dobrze jest sobie odrobinę płynu odlać do jakiegoś osobnego naczynia i po prostu zwykłym mieszadełkiem do kawy lub herbaty, nieco w tym płynie to mieszadełko pomoczyć. O, dosłownie tak, żeby czubek takiego mieszadełka był umoczony. Wkładamy to do naszego roztworu i bardzo wolno, tak żeby roztwór się nie spienił, mieszamy. To jest etap, któremu trzeba poświęcić chwilę uwagi, chwilę skupienia. Płyny przeważnie są dość gęste, więc nie będą idealnie schodziły, nie będą się tak bardzo szybko rozpuszczały. Dobrze jest taki przesącz z tym rozpuszczającym się powoli płynem zostawić. Dosłownie na minutkę, dwie, w tym czasie można z uczniami omówić kolejne etapy doświadczenia albo wykonać kolejne zadania w karcie pracy, a my dosłownie minutkę czekamy. Po upływie maksymalnie 5 minut można patyczek wyjąć delikatnie. No, mamy nadzieję, że rola płynu została spełniona, że on rozpuścił wszystkie jeszcze ewentualnie przeszkadzające błony komórkowe. Przystępujemy teraz do ostatniego etapu eksperymentu. Będziemy musieli do naszego przesączu dodać zmrożony alkohol. Pierwsze pytanie, jaki to musi być alkohol? Dobrze by było, żeby miał przynajmniej 96%. Czyli nie nadaje się do tego spirytus salicylowy, jest za słaby, poza tym ma zanieczyszczenia. Nie nadaje się do tego denatura, to również jest za słaby i ma zanieczyszczenia. Właściwie najlepiej by było kupić taki spirytus laboratoryjny. Ewentualnie można spróbować ze spirytusem rektyfikowanym, ale on również ma odrobinkę za słabą procentowość, przez co efekt może być nieco słabszy. Dlaczego zmrożony? Z niezmrożonym też eksperyment wyjdzie, natomiast lepiej widoczny będzie efekt, jeśli alkohol będzie bardzo zimny. Alkohol powinniśmy dodawać bardzo powoli, wlewając go przy ściance. Chodzi o to, żeby utworzyły nam się dwie warstwy. One nie będą idealnie widoczne, ale mniej więcej. Tą część bezwzględnie powinien przeprowadzić nauczyciel. Widzimy, że dolna warstwa naszego roztworu, tego oryginalnego, jest nieco ciemniejsza, górna nieco jaśniejsza, to jest właśnie alkohol. Co się teraz tutaj dzieje? DNA, które dobrze rozpuszcza się w wodzie, nie było widoczne w naszym pierwotnym przesączu, natomiast nieco gorzej rozpuszcza się w alkoholu. Ono teraz przemieszcza się, przesuwa do góry, w stronę alkoholu, gdzie się wytrąci, dlatego jego niteczki zaczną być wreszcie widoczne. Jakie są tego objawy? Po czym to poznać, że to już się dzieje? Przede wszystkim najpierw będziemy widzieć maleńkie bąbelki powietrza unoszące się razem z niteczkami DNA do góry. To jest pierwsze, co zauważymy. Z czasem na wierzchu tego przesączu zaczniemy widzieć jakieś zmętnienia. Maleńkie kłaczki. Te kłaczki będą się łączyć w większe niteczki, aż w końcu powinniśmy zobaczyć coś, co przypomina jakby odrobinę waty rozpuszczonej w tej górnej warstwie. Pierwsze efekty można zobaczyć już właściwie natychmiast, w pierwszej minucie, ale im dłużej poczekamy, tym efekt będzie lepiej widoczny. Myślę, że najlepiej poczekać około 10 minut. Zwykle można na lekcji zorganizować to w taki sposób, że pokazujemy pierwszy raz naszą próbkę zaraz po dodaniu alkoholu, a drugi raz po 10 minutach. I na tym kończymy naszą procedurę izolacji DNA z materiału roślinnego.